Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym dniu. O, jest i Miałczyński. A tematem dzisiejszego mojego vlogowania są tuje szmaragdowe. Mamy ich 180 tuj. Proszę bardzo. W tą stronę i w tą stronę. Ale do czego dążę? Nie pokazywałem wam, jak je ścinałem, a przecinałem je na dość duże kawałki. Czyli to ścinałem z góry. Mała choinka. Nie zbierałem tego. Zostawię to, żeby to sobie zgniło. Będzie to ściółką. Ale do czego dążę? Nie wiem, czy to jest pora na ścinanie drzewek, ale czas już było je przyrzedzać, żeby po prostu były tu przyrzedzone, żeby rosły w tą stronę, tak? Żeby w tą stronę rosły i żeby już nam się zagęszczały. No spójrzcie, jak fajnie nam już tutaj poleciały. One mają gdzieś, myślę, nie wiem, ja mam 1,70 m. 1,70 m mam, no to to jest jakieś 4 metry. 4 metry zupełnie wystarczą. Teraz tylko je zagęszczamy. Proszę bardzo. I tak analogicznie lecą tam i będą leciały jeszcze z drugiej strony budynku. Tylko do czego dążę? Te karakany tam małe były sadzone równie dobrze z tymi. I problem wyszedł z tego typu, że tu jest bardziej żyzna ziemia, tak? Dlatego one tak ładnie rosły. Tam raczej nie, ale z drugiej strony tam już ładnie rosną. A to czemu? Bo tam rolnicy sypią nawozy różne i takie jakieś pobudzacze, że one rosną szybciej, tak? Z tej strony raczej nie urosną więcej niż, znaczy urosną, ale trzeba im trochę pomóc, tak? Trzeba im trochę pomóc. Teraz przejdźmy, proszę bardzo, robota na medal wykonana. Także żeśmy już przycięli wszystkie tuje. Powiem wam szczerze, tuje do tego momentu rosły 7 lat. 7 lat. Jak zaczynaliśmy naszą budowę naszego domu, postanowiliśmy posadzić od razu te tuje. One miały, to były sadzonki dosłownie. I one miały za zadanie urosnąć do tego. Także widzicie, czas minął, tuje urosły i powiem wam szczerze, to było dobre posunięcie. Teraz tylko zasilimy tą drugą część, a wydaje mi się, że jak będą podlewane co na bieżąco, no to na bieżąco, bo podlewane cały czas, to urosną szybciej i dogonią te. Ja już je zasiliłem odpowiednio, kraczki posypię jeszcze na sam koniec i będziemy mieli już problem z głowy. Tak, będzie problem z głowy i będziemy mogli przejść kolejny etap zagęszczania tych tuj. Tak, pokażę wam jeszcze raz, ile ścinałem. Jest tuja, nie ma tuj. Także taki krótki mój monolog. Jeżeli będziecie chcieli sadzić kiedykolwiek tuje szmaragdowe, a zaczynacie swoją budowę swojego domu, no to zalecałbym posadzenie je od razu. Od razu, myślę, to był koszt nas wszystkich tuj wtedy, przed tymi podwyżkami, myślę, razem z sadzeniem, to wyszło jakieś 5000 zł, tak? Tuje wszystkie i przyjechała firma i je posadziła. Także pieniądz praktycznie w dzisiejszych czasach żaden, a możecie już później się cieszyć fajnym żywopłotem, tak? Żywopłotem, także tutaj dotąd będzie za rok robiony już fundament. Najpierw zrobimy fundament, tutaj zrobimy, tu je tam będą szły jeszcze. Tu zrobimy jeszcze te krawężniki z podjazdem. Już mam punkt zero, już tak w sumie mam punkt, ta studzienka i to jest mój taki punkt docelowy. Troszeczkę sobie zrobimy wyżej. Ja może wieczorem to zobaczę, poczekajcie. Telefon jak zwykle dzwoni, człowiek biznesu. Dobrze, i słuchajcie mnie tu uważnie. Także jeżeli chcecie sadzić sobie tuje szmaragdowe, posadźcie je szybciej,
nie słuchajcie, kiedy wam wyrosną, bo mi też powtarzali 20 razy, chłopie, kiedy ci to wyrośnie, proszę bardzo. 7 lat i wyrosło. Także, kto lubi, oczywiście tuje, nie? Nie będę wam tutaj się wypowiadał na temat tuj, sadzenia tuj. Znaczy, myśmy ogólnie sadzili tuje po 160 cm, tak? 60 cm, po 7 latach pierwsze strzyżenie było. To pokazywałem wam pierwsze strzyżenie tuj szmaragdowych, także... Myślę, może powinienem zrobić to szybciej, tak? Żeby tu, na przykład jak utniemy tę gałązkę, to ona wyrośnie stąd i leci następna, tak? I one się wtedy tu i leci następna. I one się wtedy zagęszczają całe, nie? Tak to sobie wyczytałem u siebie gdzieś tam i taką wiedzę wam przekazuję, tak? Bo jak wiecie, ja nie jestem ani ogrodnikiem, ani budowlańcem, a zwykłym chłopakiem z bloków. Dobra, pokażę wam jeszcze tego karakana grubego, który nie chciał rosnąć. Nie chciał rosnąć, trzeba mu pomóc trochę. No i zobaczcie na przykład na te tuje, nie? Jakie są wysokie, a były sadzone, w tym samym czasie. A ten karakan grubas... ma 1,70 m, tak? Ten na przykład jest większy. I ten ma też 1,70 m, ale już widzicie, tamte już rosną lepiej. Ale ja pamiętam tutaj... Pamiętam, tutaj była bardzo twarda ziemia. Bardzo twarda ziemia i podejrzewam, bo tutaj ludzie sobie skracali drogę i jeździli, tak? Pamiętam, jak stawiałem płot, baba się rozpędziła, no i się musiała zawrócić, bo przejazdu już nie było. No to tyle w sumie na temat tuje. Co ja mogę wam powiedzieć, tam będziemy jeszcze sadzić tuje. Co wam mogę powiedzieć na temat tych tuj? No, sadzimy co 60 cm. Ja pierwsze strzyżenie zrobiłem po 7 latach, po 7 latach skróciłem je do 4 metrów. No i teraz będę tego coś skracał, tak? Zawsze przycinamy końcówki tych tuj na górze. Wtedy one już tak nie ciągną do góry. Widzicie, tam na przykład, tu wam pokażę, taki badyl i on ciągnie do góry całe drzewo. Także, o, ja wam pokażę może na tej stronie, czekajcie. To jest to, o czym wam właśnie mówiłem, widzicie? Tutaj wyrosło sobie, to jest jedno drzewo, ale wyrosło sobie z dwóch, tak? I ona na przykład, widzicie, patrz, jest tak, bum, już mamy ten, nie? Tylko żeby tu poszła bokiem, ale ona pójdzie bokiem. Także to by było chyba na tyle, taki krótki odcinek z tych tui. Docelowo będziemy jeszcze tutaj robić krawężnik do końca. Nie będziemy żadnych kamieni sypać, tylko rzucimy korę. Pod korą będziemy zrobić. Zrobię z tego w ogóle jakiś taki lepszy trochę ten odcinek, taki bardziej wyrazisty. Nawet mikrofonu nie podłączałem. No bo nie ma sensu, kurde. Nie ma czasu i sensu. Czekajcie, coś mi tu kurde wydzwania. Aha. I nie ma sensu. Także będziemy robić nawodnienie tutaj, kropelkowe dookoła. Będzie podłączone, że nie trzeba będzie, tylko przycisk czy tam SMS i będzie. Tylko będziemy podsypywać czymś, a może zrobimy tak, że jakąś odżywkę zrobimy, że będzie bezpośrednio z odżywką jakąś leciała ta woda. Muszę trochę poczytać tam trochę w necie na ten temat i to ogarnąć, tak? I to ogarnąć. Także sadź tuje i będzie git majonez, tak? Także jak wam ktoś powie, że tuje będą rosły wam latami, nie będą za 10 lat, za 3 lata, to tu będzie taki mur jakby, tak? I nie dość, że będzie mnie od wiatru chraniał, będzie mnie... będę miał swoją prywatność taką, tak? I będzie spoko. Także taki krótki odcinek o tujach szmaragdowych, które po 7 latach zacząłem ścinać i zobaczcie sobie tutaj. I wydaje mi się, że wyszło mi to nawet spoko. Spoko, okej. To by było na tyle. Oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału. Dzisiaj taki luźny odcinek z tych tuj szmaragdowych. Zapraszam do subskrypcji kanału. Masz jakieś pytania, to możesz śmiało do nas napisać na Instagramie. Wypowiem się szerzej, tak? Bo jak wiecie, to jest kanał, powtarzam się przy każdym filmiku, bo co niektórzy naprawdę nie rozumieją. To jest kanał o moim powrocie do Polski po 18 latach prawie emigracji z Anglii. Także
ja się nie, inaczej, ja nie, jakby wam to, ja nie wkręcam się w to tak bardzo jak inni, jakieś tam scenariusze sobie piszą czy coś, to ja wam pokazuję życie, łapię za kamerę, włączam kamerę i pokazuję wam życie jak wygląda, tak, po powrocie. Będziemy teraz załatwiali, jeszcze już powtarzam przy każdym tym, załatwiali pracę dla mojej Madzi, a ja rozważam wojsko, moi drodzy, bo nie dość, że to co zarabiam, tak, to spokojnie mogę pogodzić z pracą na etacie. I słuchajcie, jeżeli ja mogę pogodzić to z pracą na etacie, to nie jest to głupi pomysł pójść gdzieś, gdzie będę miał po iluś latach już fajną emeryturę, spokojne życie i no i przede wszystkim zabezpieczony finansowo będę, bo różnie w życiu bywa. Dzisiaj pieniążki mam, jutro mogę ich nie mieć. Także pamiętajcie, zabezpieczajcie się na przyszłość, bo nikt wam nie pomoże. A jak będziecie już starzy, no to będziecie musieli sobie, wiecie, godzić się na pewne rzeczy, które wam nie wypada. Bo znam takich asów, nie? Że nie mają wyjścia, plują mi w twarz, a on mówi, że deszcz pada. Anyway, pozdrawiam serdecznie, kłaniam się nisko, jak zwykle. Mam nadzieję, że materiał taki krótki, na lajcie. Pierwsze cięcie tu i szmaragdowych, bo taki zapewnie będzie odcinek. Jeżeli masz jakieś pytania, sekcja komentarzy, zapraszam, ja na wszystko rzetelnie odpowiem. Pozdrawiam serdecznie i bum, wirtualna piona.